Witam serdecznie. Chciałbym wszystkim młodym adeptom, którzy chcą rozpocząć przygodę z kulturystyką, ze swojego doświadczenia, a ćwiczę 50 lat, poradzić coś, żebyście nie tracili czasu tak jak ja traciłem. Ja rozpoczynałem to w 65 roku, w czasie, gdy rozpoczął się pierwszy Mister Olympia, ja miałem 15 lat. Jedyną wiedzą moją to były książki świętej pamięci Zakrzewskiego, Stanisława Zakrzewskiego, gdzie podane były wszystkie ćwiczenia z hantlami, ze sztangielkami. Ja tę książkę kupiłem, miałem tę książkę, ale tam nie było podane, ile serii robić, jakie ćwiczenia łączyć, jak wykonywać, tylko były podane ćwiczenia. Wyobraźcie sobie, że ja przez 4-5 godzin te wszystkie ćwiczenia wykonywałem, które były w książce, na raz. I ćwiczyłem codziennie, codziennie. Z perspektywy czasu patrzę i to było wielką głupotą, ale mi się zdawało, że to tak trzeba. Ćwiczyłem 6-7 razy w tygodniu, po 4 godziny. O odżywianiu zielonego pojęcia. Zjadłem to, co rosło na drzewie, czyli śliwki, jabłka, gdzieś mamalko było w domu nie za bardzo finansowo, tylko codziennie kapuśniak. I się dziwiłem, jak ćwicząc tak ciężko, moje mięśnie nie rozwijają się tak, jak ja bym chciał. Dlatego ja chciałbym wam poradzić. Słuchajcie, czasy ćwiczeń w domu, w piwnicy mijają. Mijają. Jest tyle siłowni o różnych przystępnych cenach. Idźcie do siłowni, gdzie jest jakiś instruktor, kto wam pokieruje, kto wam pokaże. Jeśli pójdziecie, nie chciejcie ćwiczyć od razu codziennie. Bo nieraz są tacy zapaleńcy, że przychodzą, ja ich się pytam, a ile razy możesz w tygodniu przychodzić? Ja codziennie. I codziennie ja odradzam, odradzam. To jest tak jak z włączaniem biegu w samochodzie. Od pierwszego biegu włączamy drugi, trzeci. Tak samo i stopniowo musimy dozować przygotowanie organizmu do wysiłku. Na początek radziłbym wam trening 3 razy w tygodniu. Podzielić wszystkie grupy mięśniowe, jakie mamy, podzielić sobie na te 3 dni, żeby każdą grupę raz w tygodniu przećwiczyć. Po kilku miesiącach możemy jeden dzień dodać, 4. dzień. I tak stopniowo w miarę trenowania, w miarę kondycji zwiększamy wtedy i wysiłek. Do tego ważne jest odżywianie. Nie odżywianie chipsy, pizza, jakieś tego typu, tylko odżywianie takie, jakie dla zdrowego człowieka, prawidłowe dla sportowca, czyli białko. Potrzebne jest dla was 2 gramy białka na kilogram wagi ciała. Białko mamy najlepsze, mięso, pierś z kurczaka, pierś z indyka, ryby, wszelkiego rodzaju ryby, białka z jajek, nie surowe, ugotować na patelni gdzieś troszkę tłuszczyku, ale takiego mało, który ma kalorii, białka z jajek, twarogi. I to są właśnie produkty białkowe. Do tego węglowodany, które wam dadzą energię do ćwiczeń. Węglowodany, ryż brązowy, biały ryż, wszelkiego rodzaju kasze, płatki zbożowe, banany. One wam dają energię na trening. Białko wam nie daje, białko nie ma dużo kalorii. Białko buduje mięsień. Wy w czasie treningu niszczycie włókna mięśniowe, natomiast one są później, jak odpoczywacie, regenerowane. Nie polecam też, wracając do tego, wziąć po treningu, odpocząć. Zjeść i odpocząć. Nie żadna dyskoteka, że kończę trening i na dyskotekę i do rana i jedynym jedzeniem to jest jakieś wypite piwo. Nie. Musicie, jeśli chcecie się naprawdę, myślicie poważnie, poprawić, dbać o to jedzenie. Posiłek co 3 godziny. Jeśli idziecie do szkoły, do pracy, wziąć sobie w pojemniczek, przygotować wcześniej, w pojemniczek zapakować. Przerwa jest 3 godziny i jem sobie ten posiłek. I wtedy efekty są naprawdę szybkie. Trening poradzić się instruktora. Czy prawidłowo. Prawidłowość
wykonywania ćwiczeń jest ważna. Bo skąd masz wiedzieć, jak te ćwiczenie wykonywać? Jest masę zawodników, ja sam u siebie zauważyłem, masę zawodników, którzy na swój sposób ćwiczą i marnują czas. Trenują po kilka lat źle, nie przyjmują żadnej uwagi. Oni wiedzą lepiej, a później jednak po kilku latach widzą, że nic z tego nie wyszło. I czas tracili. Ja kiedyś tak czas traciłem. Czyli podsumowując, zapisujemy się do jakiejś siłowni, prosimy o poradę instruktora. On wam łaski nie robi. On od tego jest, tam ma płacone, że on ma wam udzielić informacji. Informacji. Spytać go się. Lepiej się 100 razy spytać, niż 100 razy źle robić. Do tego, jak mówię, dieta, białko, węglowodany, warzywa. Ważne są warzywa, które mają dużo witamin, składniki różne mineralne. To jest wam potrzebne. Człowiek, który ciężko trenuje, bo musicie ciężko trenować, przykładać się do treningu, to nie jest. Naprawdę, jeśli wyjdziesz z treningu spocony, zmęczony, to jest to. Ćwiczyć odpowiednią ilość powtórzeń, ruchów, dieta i to jest wszystko ważne. To dopiero się sumuje na wasze wyniki. Jeśli nie poprawiacie się, spytać się instruktora, jakiegoś zawodnika, który startował. Widzicie na siłowni, ktoś jest lepiej zbudowany. On wam powie. To są zawodnicy, którzy sami, jeśli doszli do czegoś, oni wiedzą, że trzeba pomóc innym. Śmiało się możecie ich pytać. Także sami będziecie błądzić. Szkoda waszego czasu. Dziękuję.